Final Cut. Cześć i czołem, tu Stach Epik. Pewnie się zastanawiacie, co ja robię teraz w innym miejscu na siedząco. Odpoczywam. Po tym, co ostatnio się działo. A się działo sporo. W sensie, nie chodzi mi tylko o to, co się działo na live'ie. Mi chodzi również o to, co robiłem po live'ie. Jak pewnie pamiętacie z live'a, ci co byli oczywiście, a jak nie, to zapraszam do poprzedniego live'a, który był... Był problem z chorobami, przez co męczyłem się ze znalezieniem wodorostów. A ja już ten problem szczerze rozwiązałem. I zaraz dojdę do tego, bo został wybudowany szpital. No niewielki, ale szpital jest. Z naszym lekarzem w środku. Nie wiem, co on chce, ale zaraz się przekonam. A dalej chodzi o tych gwardzistów, no tak. Najwidoczniej tych dwóch naszych nie wystarczy. Ale tak, szpital został wybudowany. Powysyłam tutaj screeny. Jak będę pamiętał przy edytowaniu, jak to wyglądało. I tak samo znalazłem właśnie wodorosty. Znalazłem wodorosty i tutaj już wam w obozie pokażę. Są hodowane w tym miejscu. I powiem tak, jak je znalazłem, no, męczyłem się strasznie, strasznie nad tym się męczyłem, gdyż no, cały ten teren, który tu widzicie, był przeze mnie eksplorowany. Żadne z tych jezior czy tam mórz nie miało tego, co chciałem. Poza tym miejscem. Tu już jest ocean i tu są już wodorosty. Jak ktoś nie wierzy, bo nie wiem, czy ktoś się taki znajdzie, niedowiarek pewnie powie, że nie wiem, zabrałem to z kreatywa, to ja wam pokażę dowody. Jeszcze se ustawiłem, znalazłem po drodze na live'ie. Ja wam pokażę, że tutaj znalazłem. Teraz mi będzie teren wczytywać, to trochę będzie zacinało. Ale też jest niedaleko. O, właśnie jest. O. No i to jest to miejsce. O, o niej guziec. Dobra, obejdźmy guźca dookoła. O, także bambusy są, które też zbierałem. Te kwiaty to myślę, że... Dobra, te kwiaty może zbiorę, bo się mimo wszystko na leczenie później przydadzą. Dobra, powinno na jakiś czas wystarczyć, mam nadzieję. Jeśli mam więcej żółtych niż czerwonych, to już będzie inny problem, ale jeszcze się go rozwiążę. O! I to jest właśnie to miejsce z wodorostami. I się bardzo z tego cieszę, że znalazłem w końcu miejsce z tymi wodorostami, bo już myślałem, że mnie się świat zreskił taki, że no nie znajdę. Jeszcze wam tutaj odległość pokażę od tego. O, proszę bardzo. 2200 około metrów z mojej wioski tu było, a przeszedłem więcej. Ale dobra, skoro już taki wstęp mamy za sobą, to wypadałoby powiedzieć, jakie są plany obecnie. Planem obecnym będzie wybudowanie farmy, a raczej dwóch, przynajmniej spróbowanie. O nie, guź. Zapomniałem, że to jest guziec. Dobra. Gdzie on jest? A tu jesteś. No chodź. No, teraz to mnie nie pokonał. Dobra, ale wracając. Planem obecnym, nie łóżko, będzie wybudowanie, a przynajmniej spróbowanie dwóch farm. To już chyba tylko tylu jeszcze mam wolnych ludzi. Jeżeli dobrze pamiętam, a jak nie, to tak, dwóch ludzi, no, bo jeszcze szpital, czyli muszę odjąć jedną osobę. Czyli mam dwóch ludzi wolnych. Więc kolonia, wioska, przepraszam, 10 na 10 osób już jest. Ale to nie wystarczy, skoro mamy się rozwinąć i mieć spokój z rajdami, to te baraki będę musiał wybadać. A baraki wymagają ode mnie sporej ilości żelaza. A do tego za chwilę wrócę, jak się tylko prześpię.
Baraki potrzebują żelaza. Barakami się możemy zająć później, ale w obecnej sytuacji, z racji, iż jeżeli, jak się urodzą dzieci, to mają problemy nasi, że nie chodzą do szkoły. Więc kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, będzie właśnie szkoła. A co za tym idzie, będzie trzeba dobudować kilka więcej domków. Aby było więcej ludzi. I teraz nie wiem, myślę, że najbliższa liczba, jaką będzie, to około 12, ewentualnie 14 kolonistów. I to będzie kolejna liczba, jaką będę chciał utrzymać w najbliższym czasie. Czy mam tutaj jeszcze jakieś... Nie wiem, chyba nie mam więcej tych rzeczy. Jezu, nie zacinaj mi teraz, bo nie mam ochoty, żeby mi to waliło w takim momencie. Chyba więcej tego nie mam. Więc wracamy do kolonii. Sobie tylko może ustawmy te najważniejsze, czyli tak. Kolonię damy na górze. Albo nie, damy tak. Obóz damy na górę. I w taki sposób. A na dole będą wioski. I dobra. Czyli aktualnym celem jest farma. Inaczej myślę, że zajmiemy się tą większą, gdyż zajmie dłużej czasu. Więc od razu damy tutaj zabranie się do roboty. Się zastanawiam, czy mi przypadkiem trzech farm nie będzie potrzeba. Żeby jeszcze jedno na zboże, ewentualnie tam wszystkie swoje plony zastąpię zbożem albo coś innego wykombinuję. Ale w obecnej sytuacji bierzmy się za badania cywilne. I tutaj odblokuję, jak dobrze pamiętam, to jest to, co odblokuje. A nie. Nie. Usuń. Nie dostanę. Czyli ja tego nie dostanę. Kuźle, spieprzyłem sprawę. Dobra, to za chwilę to zrobimy. Tu jest szkoła. A, czyli muszę jeszcze raz skraftować. Debele. Ale dobra, to za chwilę się zajmie się badaniem. Pani majster jest tutaj, bierze się za równanie. To ja pani majster jedynie materiały, które nie ma, uszykuję. I będę mógł się zabrać za resztę. Zjedzmy tego porczopa. Się dowiedziałem w końcu, do czego jest ta książka. I ta książka będzie służyła do badania tego. Lekarza. Więc... Nie lekarza, przepraszam. Do enchantów, więc myślę, że to jest na dobre. Okej, czyli tak, brakuje ziemi, no to damy tu ziemię. Dalej ziemi będzie brakować. Ale jak na... A nie, tak ziemi brakuje. I teraz tak, trochę tych kłodek trzeba dorobić. Powinno wystarczyć. Tak, oj, mam gdzieś siekierkę? Na wykończeniu. No, będę musiał coś siekierę robić. Dobra, co mi tu jeszcze jest potrzebne? O Jezu, dużo tych. Zabierzmy sobie stack tego. To sobie dorobię. No, spokojnie, troszkę więcej. Jeszcze 17 zostanie. Dobrze liczę? Na 17. Ja pierniczę. Ile tego zasobów chcę? Co budynek, to więcej zasobów. Aha, znowu drewna nie będę miał. Znowu nie będzie drewna. Ile to kłótów wymaga? Połowa staka. Chyba. Czyli będę musiał więcej drewna narąbać. Znowu. Dobra. Pyk. Pyk. Ups. Dobra, ja to naprawię chwilę. Okej. Czyli tak, to już jest. Daj mi to tu. Okej. Najmy se trapdory. Nie wiem, ile tego ma tam być, więc... Wiem, że 5, ale nie wiem, ile ja mam. Więc damy trochę w nadmiar. I powinno być wszystko poza ziemią, którą raczej nasza pani majster tam zbierze. Mam taką nadzieję. A nie. Czego pani majster nie ma? Łopaty? Wiedziałem. Łopat przy sobie nie mam. A ty kamienny chyba też nie masz. To jest chata na drugim, więc ewentualnie drewniane... Mogę ci dać, pani majster. O, tu mogę dorzucić tamte rzeczy też, widzę.
Drabinki dorzucę. A tu były książki jeszcze. No, to niepotrzebnie robiłem. Dobra. Książki, stąd jeszcze coś do zabrania będzie? Ewentualnie to. Stąd nic i stąd raczej też nic. Dobra. Więc tak. Dla pani majster łopaty, na razie drewniane. I tak z nich pani majster umie korzystać. Cały czas budowała, robiłaś z drewnianych, więc raczej nie zrobi to pani majster problemu, mam nadzieję. Proszę łopaty. To odnieść do magazynu, pamiętam. Będę musiał w końcu zrobić te. Odkładamy. Cztery se zostaw... Albo dobra. Zostawmy se 6, to sobie dorobię jeszcze troszkę. I chyba stąd wszystko mam. Poza tym ziemią, którą pani majster, mam nadzieję, zbierze. A ja się udam do badań. I wybadam szkołę. Gdyż zejdzie, no to chyba ten odcinek i może trochę następnego. Więc tutaj badania cywilne i lecimy w... to nie tu, to jest szkoła. Dobra, badaj mi szkołę. 20 będą chodzić. Ja się udam do naszego lekarza. Dam mu kwiatki. Jeżeli znowu przyjdzie co do czego, więc inwentory, proszę bardzo. Ja bym mógł zabrać, ale dobra, trudno. A te rzeczy będę chciał zostawić u siebie, ale będę musiał do siebie wrócić. Dobra, nie będę jadł całego na razie. I teraz tak, ile mamy żelaza? Tam chyba, no właśnie, żelaza mamy praktycznie nic. Więc trzeba będzie znów. Dobra, zróbmy sobie te. Chociaż tu mam te narzędzia, to se może odpuszczę. Zrobię sobie jedynie dwa dodatkowe kilofy. Teoretycznie pochodnie też się mnie przydadzą. Bo jak widzę, nie mamy już powoli węgla. To już jest kolejny problem. To róbmy sobie pochodnie. To sobie odłóżmy. Ok. Kilofy. Też widzę, chyba nie mam łóżka. Więc będę, nie mogę za daleko iść. To jest inny problem. A tutaj drewna już nie mam, bo zabrałem całe. Łóżka zapewne też nie ma w magazynie. U pani majster. Coś czuję. A nie, są dwa łóżka. A to są łóżka, ale nie będę brał. To będą potrzebne na kolejne dwa, na kolejny budynek mieszkalny. Więc odpuszczę. Dobra, pani majster ma wszystkie materiały. Już tam, nie wiem, chyba już wyrównała to, co chciała. Aj, prawie. To ja się pójdę na pieszo do siebie. Mnich se siedzi. Ale przynajmniej wiem, że robi. Bo ostatnio miałem problem, czy to się leci dalej, czy nie. Ale leci, więc to jest plus. A tu miałem łóżko. No. Ech, lata mi szukam. Dobra. Teraz myślę, że się trochę pobawię w farmera. Mówiąc trochę, to mam na myśli bardzo. Gdyż myślę, że zbiorę to wszystko. Muszę się będę tym zajmował. Na razie wszystko zebrać. To będę musiał później sadzić, ale dobra. Przede wszystkim ziemniaki. Marchewki. Chcę
chcę mieć ich jak najwięcej, żeby później farmerzy nie mieli problemów z hodowlą tego wszystkiego. A wiem, że stack raczej nie wystarczy. Zobaczmy, ile tego mam. No niewiele. Staki 5. Dobra, na razie tyle zostawię. Prześpimy się. Ok. Teraz macheweczki. Marchewek mam tylko tyle. Mam chyba u lekarza więcej marchewek było. Z tego co pamiętam, więc chyba się cofniemy do lekarza. Po kilka marchewek. Czołem pani lekarz. Ja po troszkę marchewek. No, zabierzmy tyle. Teraz jeszcze się tylko cofnę do obozu. Dam te w sumie rzeczy do plecaka. Ok. A tutaj wrócę z wysadzeniem. Między innymi zboża. Chyba będzie mi 3 farmerów jednak potrzebnych, więc trzeba będzie więcej chatek zrobić. Może jednak to podzielmy jakoś sensowniej. Tyle powinno wystarczyć, mam nadzieję. Resztę odłożymy. Au. Ok, resztę odłożę. Wróćmy do kolonii i zobaczmy, jak tam pani majster sobie daje radę z farmą. Daje sobie pani majster radę, to niech pani majster robi. A ja w międzyczasie se rozmyślam, gdzie by kolejną farmę dać. No tu chcę zrobić pole dla tej farmy. Więc teoretycznie myślę, że kolejną farmę bym... A nie, bo wtedy będą mieli problem z transportem. Nie wiem, czy nie będzie problemu z transportem. To jest problem ten. No to może już trochę popsuć mi sprawy. Co sobie zrobię te ławeczki do czekania? Z tą farmą może być taki problem. Chyba, żebym tu wyrównał ten cały ten obszar. I by było choć troszkę miejsca więcej, by się może tu drogę też pociągło. Chyba sobie tutaj rozpracuję lekko. Jakby to mogło pójść może w taki sposób. Przy okazji, o, się też kamienie nakopię. Czyli w tym miejscu bym to wyrównał. By było miejsce może na jeszcze jedną chatkę i na farmera przy ratuszu, ewentualnie tutaj chatka farma tu. Koło chatki miejsce na farmę. Ale na razie ścinamy drzewka i nie brzozowe, dębowe. Tyle, ile jest to możliwe. Znów drewna brakuje, a jak drewna brakuje, to robota nie idzie szybko. I kolejną rzeczą będzie też kopalnia. W sensie pójście, eksplorowanie i zbieranie żelaza. Znów braknie, ale to chyba wszystko będę robił po
odcinku. Aktualnie drewno i kamień to chociaż podstawowe materiały, które są potrzebne do rozbudowy. I w sumie dobrze. W przyszłości chyba ten cały lasek się pozbędę. I w tym miejscu się trochę rozbuduję. A lasek zrobimy gdzieś obok. Albo będę ścinał z okolic lasy, aby większe pole widzenia było. Może w końcu będę mógł lepiej widzieć nadciągających bandytów, czy tam barbarzyńców. Jeśli znów postanowią mnie zaatakować. No dobra, już jestem z powrotem. Był inny problem. Ktoś mi dzwonił do drzwi i musiałem otworzyć niestety. Ale już raczej jestem, więc się zabiorę za... Jest się biorę za ścianę dalej. No za chwilę widzę, będzie trzeba materiały już mieć gotowe na kolejną budowę. Szkoda, że się teraz żadna muzyczka nie aktywuje, bo byłoby ciekawiej, na pewno. There we go. Kolejne drzewo. To jest trochę większe, to miało mi trochę tam... A, już drewniana się kończy, dobra, to już nie będzie trzeba z niej tak mocno korzystać. Zjedzmy sobie stacha. Na tym drzewie nie ma tego? Nie ma. Będę musiał w końcu jedwabny zdobyć. A nie, miałem jedwabny, ale bo muszę zdobyć. Pszczoły przenieść w jakieś bezpieczniejsze miejsce. W tym lesie będzie niezbyt dobrze, jeżeli rozwalę im te ule. Albo któryś z kolonistów. Tam już widzę, farma już jest widoczna. To bardzo fajnie. No, to chyba jeszcze mogę ściąć. Okej, dobra moja. Teraz jeszcze będę musiał to robić narzędzia dla farmegów. Dobra. To coś jeszcze tutaj? Cały czas niewiele. Dobra, może na razie się odpuszczę. Zobaczmy, jak tam wygląda sprawa z farmerem. Albo może jeszcze bym... Albo dobra, rekrutacją może się zajmę i tak kiedyś indziej. Jak już będę serio potrzebował ludu. Chociaż jednego, 6 emeraldów za dołączenie, no. To już są coraz większe kwoty. Może się znajdzie ktoś lepszy. No w sumie powinienem na statystyki spoglądać, ale nie tam statystyki jakoś niewiele. No, mamy pole. Craftingować panna gdzieś tu ustawiała chyba, nie? Dobra. Dobra, to teraz dajmy to, co jest najistotniejsze aktualnie, czyli motyki. Tyle motyk. Czy 4, 5, 6 na każdą faremkę. Teraz damy opcję budowy tutaj. Inwentory też po 6 na każdą faremkę. I dobra. Kto tu przyszedł? O, mamy farmera, a raczej farmerkę. Te pole są trochę małe, ale dobra, mniejszy z tym. Pozwoli panna, że se dam pani marchewki.
chce albo mączkę, albo to. A ja ci dam do inwentory, damy ci margarki. Jak skończysz pole robić. Tego tu nieprzeorane. To jest nieprzeorane, patrz panna. Tu jest pole nieprzeorane. Do końca. No dobra, poczekam, może coś się stanie. I się za to zabierze. Ogólnie czegoś brakuje? Wiedziałem. Cholipka. To już jest lekki problem. Ale da się go rozwiązać, da się go rozwiązać. Gdzieś tu pamiętam też miałem kości. O właśnie, tu są kości. I tu są kości. Rybak nie łowi, więc kości już nie będzie. Co ja chciałem? Zboże jest tu. Tutaj zboże chyba nigdzie więcej nie ma. Widzę, też słońce zachodzi, to się cofnę do siebie. Do obozu, bo wiem, że w obozie zboże właśnie mam. Akurat na dwa bloki wystarczy. Prześpijmy się u siebie w obozie. I wracamy. Te waypointy to jednak dobra. Te waypointy to jednak dobra rzecz. Okej. Czyli pani majster tutaj pyk. Damy waćpannie to od razu. I widzę też drewno. Waćpanna ma drewno? Nie ma. No to dajmy troszkę drewna. Chyba 5-6 było potrzebne. A dobra, to stanie już zapas. Raczej się nic nie stanie. Tu jeszcze robi to pole. Podłóżmy tutaj. Dobra. O. Ech. Dobra. Zamknięte jest w końcu. Okej. I teraz póki to robi do obozu. Się cofnę. I z racji, że już zboże będzie dość istotne w obecnym czasie. Jeżeli chodzi o właśnie farmy. Nie lubię tego dźwięku zbytnio. Czy ja właśnie se... Oczywiście zdobnie. A nie, mam podkłośnienie. Dobra. Już myślałem, że nie mam. No dobra. Trzeba zebrać tyle zboża, ile można z tych mączek kostnych. Później się będę martwił, jak mi mączek nie ma. Później wrócimy do farmera. Nie farmera, tylko tego. Naszego kucharza. Ewentualnie się zajmę wioskami villagerów i dam jakichś farmerów na sprzedaż tych rzeczy. Tu zawsze jakieś szmaragdy będą. A szmaragdy może będą potrzebne jak tam do koloniski, do kupienia. Oj, zmarnowałem. To już nic nie zrobię. Oj, nie to znowu. Okej, jest widz. Nożyce. Teraz bym poprosił na zebranie wełny. Dzięki bardzo. Oj, tu mi nic zostało. Oj. No i mi kurczak mały wyleciał. No już trudno z tym kurczakiem. Wracamy do siebie, w sensie do kolonii. Chociaż to mi jest nie będzie potrzebne, więc wywalmy. Wracamy do kolonii. Się już przejdę. I trzeba będzie ogarnąć tutaj miejsce, chociaż chyba czegoś zapomniałem. Chyba jednak czegoś zapomniałem. Muszę się zorientować, czego właśnie zapomniałem. No bo dobra, nasionka zabiorę, bo jeżeli
będę musiał robić farmera na zboża, to nie będzie ok. Ok. Gdzie to będzie? O, mam pakety. Ok. Kolonia. Albo może jednak. Dobra, najbliższa woda w kolonii. Gdzie ona jest? Tutaj. Będzie woda. Ja musiałbym jakąś studnię w kolonii wybudować. Ja zabiorę 4 wiadra. Zrobię takie same pola jak tam są. Tam już farmer raczej idzie. Ja się jedynie cofnę tutaj. Odłożę materiały, które mam zebrane. Jak się teraz... Czy ona zrobiła jedno pole, czy... Tak, dało to. Czyli niepotrzebnie robiłem to. No dobra, jak tutaj ma, to niech ma. Weź to usuń. Tobie jest to niepotrzebne. A ja tutaj zapomniałem. Cyk. I usp. Żeby pani majster przypadkiem tu nie podeszła. Upgrade. Tu. I usuń. I teraz tak. To jest 3 i 3 kratki od tego płotku, czyli tu. I ostatni będzie chyba tu. Ok, jest git. Local worker. Jest zwać pan. Open request, usuńmy. Daj, trzeba zrobić ci pole. I dobrze było, gdyby dla gminy niszczyły wszystkiego. Trzeba wać pan tobie dać pole, więc zróbmy to tu. Zlejmy wodę tak jak było. I dajmy. A ten zbrodniarz skąd? Wiadra cię pokonam. O ty. Kuźwa, co jest z tymi zwierzętami nie tak? Najpierw dziki, teraz wilk. Sąsiować pan. Dobra. Okej. O, tak to mogę też zrobić. Dobra. No to damy 4 w tą, 4 w tą. Wać pan będzie miał ziemniaczki do sadzenia. Damy tu ziemniaczki. A, dobra, już wiem dlaczego to nie działa. No wiesz, pamiętam. Nie, tu nie. Tobie dawałem ziemniaczki. O. Daj jedną karotkę. To trzeba wrzucić tu. I teraz pani majster powinna się wziąć do sadzenia, mam nadzieję. A ja jeszcze chyba zabiorę jedną z jej motyk. Widzę, że się tutaj nie zajęła tym jednym polem. Już jej podamy. I to samo muszę majstrowi tam dać. Jeden ziemniak.
I tu to. A tu pole oczywiście nie zrobione. No, teraz jest ok. Aha. Tobie chyba to przeszkadza, tak? Dalej to przeszkadza? Okej. Poniszczę ci tu dookoła. Wystarczająco, mam nadzieję. Byś mógł się zabrać za robotę. Ja mam nadzieję, że mu wystarczy tyle. Możesz się brać za robotę? Bo to jeszcze nie było 4 na 4, widzę. Ale dobra, farmy widzę chyba działają. Robią swoją powinność, to jest bardzo dobrze. Tylko nie wiem, dlaczego nie sadzą. Prześpijmy się, jeżeli pozwoli na to gra. Jeszcze tylko zanim skończymy nagrywanie się, cofnę tu i zobaczmy, jak to wygląda. Tak, tu są farmy. Trzeba gdzieś drogę poprowadzić. A tamto miejsce najlepiej ogrodzić, jakkolwiek. Akurat ogrodzić to nie będzie chyba problem. Pójdę tylko ściąć trochę więcej drewna. Zrobimy te ogrodzenia, co są tu. I tam je wstawimy. A w kolejnym będzie najpewniej szykowanie się pod nową technologię, czyli pod baraki, jeżeli wydobędę żelazo i to zapamiętam. Później się będę i tak z tym lasem bawił w usuwaniu, więc no. O, tu mi spadło, no to jeszcze lepiej. A to chociaż to jeszcze. Tu problemów nie było? Ok, jest git. Wróćmy na farmę. Zrobię sobie drewniane łopaty. Już tymi drewnianymi będę robił. Mam sobie chyba tutaj crafting. W tym miejscu koło nich. A jeszcze nie mam przerobionego, to przeróbmy tak z połowę. Tyle powinno mi wystarczyć na zrobienie tych dróg. Chyba niepotrzebnie robimy, a już trudno.
Okej, zróbmy tak. Nie powinno być według mnie w miarę ok. Zrobię sobie tylko jeszcze schodki. Dwa zapasowe, ale gdzieś to na pewno wykorzystam. Zróbmy to tak. Ok. Dobra. Dorzućmy sobie tylko patyki. Dużo tego mam, ale już trudno. Teraz odgrodzimy trochę. Od lokalnego lasku. Aby nie było, że nam za chwilę więcej zbrodniarzy zacznie tu wbiegać. Okej. Okay. Tyle ogrodzenia chyba powinno wystarczyć. Na jakiś czas. Zostanie mi trochę tego. I dobra, myślę, że na tym będzie można skończyć, bo już i tak trochę więcej trwa niż chciałem. Dobra, no farmy mamy zrobione. Badania pewnie w swoim czasie też zostaną ukończone. Ja się tylko przebiegnę odłożyć materiały. I myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Więc będziemy się widzieć następnym razem. W następnym odcinku, jak już raczej albo live, jak będę już zaczynał równać teren pod nowe konstrukcje. Więc to będzie na tyle. Ja na razie znikam. Swoje zrobiłem. Oni też swoje zrobili. Teraz niech sobie też odpoczną trochę. Ja sobie też trochę odpocznę. Nazbieram materiały na kolejny odcinek, żeby już było wszystko, mniej więcej wszystko ogarnięte. Trzymajcie się. Cześć.